26 stycznia. Dawca otrzymuje chwałę. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 2 Tesaloniczan 1, 11 i 12. To bardzo dobra nowina, że Bóg zamyśla, by Jego chwała była powiększana przez sprawowanie swojej łaski. Niewątpliwie Bóg jest uwielbiony przez moc swojego gniewu. Rzymian 9, 22. Lecz wielokrotnie Nowy Testament i Stary Testament, na przykład Izajasza 30, 18, mówi, że powinniśmy doświadczać Bożej łaski, by Bóg otrzymywał chwałę. Rozważ, jak to działa w modlitwie z 2 Tesaloniczan 1, 11 i 12. Paweł modli się, aby Bóg doprowadził do końca nasze dobre zamierzenia. Jak? Modli się, by były dokonane w Bożej mocy, to znaczy, by były dziełami wiary. Dlaczego? By Jezus był uwielbiony w nas. Oznacza to, że dawca otrzymuje chwałę. Bóg dał moc, Bóg otrzymuje chwałę. My mamy wiarę, On darzy mocą. My otrzymujemy pomoc, On otrzymuje chwałę. Ten układ utrzymuje nas pokornymi i szczęśliwymi i utrzymuje Jego najwyższym i pełnym chwały. Następnie Paweł mówi, że to uwielbienie Chrystusa jest według łaski Boga naszego i Pana Jezusa. Boża odpowiedź na modlitwę Pawła, żebyśmy polegali na Bożej mocy, by czynić dobrze, to łaska. Boża moc, by umożliwić ci zrobienie tego, co zamierzasz zrobić, to łaska. W ten sposób działa to stale w Nowym Testamencie. Ufaj Bogu, że cię łaskawie przysposobi, a On otrzyma chwałę, gdy nadejdzie pomoc. My otrzymujemy pomoc, On otrzymuje chwałę. Dlatego chrześcijańskie życie, nie tylko chrześcijańskie nawrócenie, jest dobrą nowiną.